Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie z desek Teatru w Świdnicy. Dzisiaj 20 listopada, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Taki drugi Dzień Dziecka tak naprawdę. Dzisiaj dzieci dostają od nas nie prezenty rzeczowe, dostają od nas uwagę, czas, rozmowę o nich, skupienie, ale chciałam powiedzieć, że taki dzień powinien być codziennie. Tak my sobie życzymy, tak sobie życzy Pan Rzecznik Praw Dziecka i tak my wszyscy doradcy, myślę, że wszyscy dorośli. Mamy bardzo napięty program, więc teraz już będzie szybko. Bardzo szybko. Nic nie będzie poza scenariuszem. Nie będzie niespodzianek. Obiecuję Pan. Obiecuję słowo policjanta. Dobra. No to zaczynamy od rozstrzygnięcia konkursu. Każdy dzień, każda impreza powinna mieć swoje logo. Tak też jest i tym razem. Ogłoszony został konkurs na logo Dnia Praw Dziecka i mamy zwycięzcę. Jest z nami tutaj pan Wojciech Janicki ze swoją córką Gabrysią, których bardzo serdecznie teraz poprosimy na scenę. Mamy dla Państwa nagrodę. A powiedz, kto kreację wymyślił tą ubranko, mama czy tato? Tato. No proszę, proszę, rewelacja. To jest nagroda. Myślę, że bardziej ucieszy tatę niż ciebie, chociaż na pewno coś tam od taty wyciągniesz. Tak, pokaż, jak mogłaś tam oczkami. Tytusiu, tatusiu, tak, tytusiu. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do takich metod wychowawczych, gdzie synowie też mieli szansę. Okay. Widzimy to logo. Ale dziewczyny mają szansę. Zobacz, popatrz tam, na górę. Widzisz? To jest to logo, za które dostaliście nagrodę. Bardzo serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Bardzo kolorowe i bardzo uśmiechnięte. Bardzo jesteś dzielną dziewczyną. Jeszcze raz się ukłaniamy. Pięknie. I pamiętaj o tych oczkach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I teraz będzie bardzo poważnie i bardzo dostojnie. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas na scenę panią minister. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska. Może tutaj pani minister bardzo prosimy. Zapraszamy też do nas pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Dziecka, pan minister Marek Michalak. I będzie dlaczego poważnie, bo... Teraz będziemy wręczać, znaczy nie my Państwo, oczywiście my będziemy się tylko przyglądać i gratulować, będziemy wręczać odznaczenia. Na podstawie ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2015 roku, brązowym krzyżem zasługi odznaczeni zostali druhna podharcmistrzyni Teresa Dubel oraz druhna harcmistrzyni Zuzanna Nawrot. Uprzejmie prosimy panią minister o dekorowanie. Odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej, który wie, czym jest harcerstwo, wie, kim są harcerze. Bo to właśnie ci, którzy potrafią na co dzień wspierać się nawzajem, wspierać młodszych, wychowywać młodszych, szanować dorosłych. Tak naprawdę to odznaczenie Prezydenta, ten medal Prezydenta, jest odznaczeniem dla ludzi wartościowych, którzy dla tych wartości pracują. W związku z tym ogromne gratulacje i ogromny zaszczyt, że mogłam to dzisiaj zrobić. Rzecznik Praw Dziecka, realizując cele określone ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka, działając na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka oraz statutu Biura Rzecznika Praw Dziecka, nadał odznaki, które otrzymują. Pani Agnieszka Szynkiewicz, pan Piotr Pawła, pani Teresa Słupianek, pani Anna Grębowska-Szpak. Dziękujemy bardzo. Zawsze dla nas wszystkich tutaj obecnych były dzieci najważniejsze, są i będą. Zawsze je kochamy i są blisko nas. Bardzo dziękujemy panu pani minister, dziękujemy bardzo. Proszę podziękować w imieniu nas tu odznaczonych, wyróżnionych za to
no, przeżycie. Jest to wielkie, bo tym bardziej, że to takie nasze, takie harcerskie, takie sercowe przede wszystkim. Przede wszystkim sercowe, bo z tym sercem to jestem tyle lat związana i bardzo fajnie. W tym wyjątkowym dniu, kiedy się spotykamy po raz pierwszy w Świdnicy, ale dzień obchodzony jest po raz drugi. W zeszłym roku decyzją Parlamentu, Sejmu, został ogłoszony na wniosek Rzecznika Praw Dziecka 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Takim dodatkowym dniem, który ma służyć dzieciom, przypominać o tym, co się im należy, nie dlatego, że są grzeczne, tylko dlatego, że są ludźmi. Chciałbym, żeby ten dzień promieniował na inne dni roku, na inne lata, utrwalał tę wiedzę, która jest wiedzą bardzo ważną, przypominającą o podmiotowości dziecięcej, o prawie dziecka do szacunku, o które tak mocno Janusz Korczak się upomina. Bardzo się cieszę i w tym miejscu też chciałbym podziękować tym, którzy tak natychmiast, bez zastanowienia odpowiedzieli na moje zapytanie, czy się włączycie i będziecie z nami dzisiaj przygotowywać najpierw ten dzień, a później współuczestniczyć. Dla Świdniczanina taki odzew Świdnicza to jest miód na serce. Ja raczej zastanawiałem się, że tych zadań braknie, bo osób chętnych do ich realizacji był ogrom. To też pokazuje, że to miasto nie bez powodu w 2003 roku dostało tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń. Ale szlachectwo zobowiązuje. Musimy pracować tak, żeby te marzenia były spełniane i żeby dzieci chciały marzyć. Tak? Bo jak marzą, to jest szansa, że to się zrealizuje. Będziemy teraz rozstrzygać konkurs na logo Świdnicy, proszę Państwa, ale to logo Świdnicy, nie zmieniamy Wam oczywiście herbu miasta, nic takiego. Chodzi po prostu o to, że będziemy teraz mówić o logo Świdnicy, czyli mieście dziecięcych. Państwo? Konkurs był pomysłem rzeczywiście, który narodził się w czasie spotkania z Panem Rzecznikiem i ograniczyliśmy trochę, obawiając się, że będzie bardzo dużo chętnych do wzięcia w nim udziału, że z każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mogło wpłynąć tylko 3 prace. Dlatego mieliśmy do oceny 36 prac i spośród 36 prac pierwsze miejsce, co za tym idzie, nagrodę główną w wysokości 1000 zł, ufundowana przez panią prezydent, jury przyznało Danielowi Stefańskiemu z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych. Gratuluję. Jeszcze chwileczkę, ponieważ mieliśmy problem z wybraniem jednego, to postanowiliśmy przyznać 3 wyróżnienia i dlatego zapraszamy Dominikę Szymul ze Szkoły Podstawowej nr 4, Karolinę Pachrow z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy i Daniela Szelem z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych. Panie i Panowie, Szanowni Państwo, w imieniu społeczności Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Aty Młodzież wręcza, a my nadajemy tytuł ministrowi Markowi Michalakowi, Rzecznikowi Praw Dziecka, ambasadora programu PAC.